Każdy chłopiec kiedyś chciał zostać prawdziwym strażakiem. Tak też jest i dziś. W Szemrowicach pojawiła się grupa przedszkolaków, która już od najmłodszych lat bierze udział w zawodach strażackich. Jest to dla nich wielka frajda. Będziemy gasić, przebiegać tor przeszkód. Będziemy ławeczkę biegli i schodki i tunele. Takie zadania nie są dla dzieci trudne, kiedy inspiracją są ich rodzice. Mamusie przyjeżdżały na treningi, no ale żeby się dzieciom nie nudziło, to je też angażowaliśmy. No i tak się zrodził pomysł na to, żeby brały udział. One to bardzo poważnie biorą i to jest dla nich bardzo ważne wydarzenie. Tegoroczna edycja imprezy zgromadziła 28 drużyn z 5 województw. Od lat przyjeżdżamy na zawody sikawek konnych. Ja akurat nie dzisiaj jestem z dziewczynami. Mamy drużyny dziewcząt, startujemy w tej konkurencji. Staramy się w ciągu roku być na 2, 3, 4 takich zawodach. Jest to rekreacja, jest to zabawa. Jest to szkolenie też dla dziewczyn. No, w ten sposób staramy się przyciągać młodzież. Udział w zawodach nie kończy się tylko na ugaszeniu pożaru. Tu równie ważna jest współpraca zespołu. Biegniemy najpierw wszystkie tor przeszkód jak najszybciej. 2 z nas biegną do pompy i muszą jak najszybciej napompować, a 4 z nas biegną i muszą przenieść manekina. Zawody w Szemrowicach nie mogłyby się odbyć bez zabytkowych sikawek. Sikawki są pieczołowicie restaurowane przez strażaków. I dzisiaj takim punktem honoru jest to, aby Straż Pożarna taką przenośną czy konną sikawkę miała. Wszystkie te sikawki są przedwojenne. Można powiedzieć, że najmłodsze sikawki to są lata 30. XX wieku. A te dla ich właścicieli są wyjątkowe. Pozyskają tą sikawkę w częściach. Parę lat wstecz. Wtedy jeszcze te sikawki szły praktycznie na złom. Nie było to modne. Jakoś to tak wszystko było z boku na to patrzone. Ja to pozyskałem, żeśmy włożyli w to wiele serca, wiele pieniążków i to w tej chwili funkcjonuje. Powiem tak, u mnie samochody stoją na dworze, a sikawka stoi w garażu, ogrzewanym nawet, nie? Także jest to świętość u nas, jest to jakiś kult z tą sikawką, że no, dbamy o to. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, a same zawody pokazały, że bycie strażakiem oprócz niesienia pomocy to też wielki sentyment do historii.